Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tak się odpowiada. Kochani, to pozdrowienie ma bardzo wielką głębię. Na przykład takie sformułowanie jak chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. To ma w sobie niesamowitą, głęboką treść. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu Trójjedynemu chwała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że to słowo, to sformułowanie, to pozdrowienie jest często wypowiadane w jakiś sposób, ale do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, co ono wyraża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech On będzie pochwalony w moim życiu, w Twoim życiu. Czy On jest pochwalony rzeczywiście? Czy On jest wywyższony? Czy Jemu jest oddana chwała w moim życiu, w Twoim życiu? Ktoś kiedyś nazwał mnie fanatykiem. I oczywiście fanatyzm to jest w ogóle zła rzecz. Religijny fanatyzm. Szczególnie teraz żyjemy w takich czasach, że możemy o tym wiele słyszeć. Ale kiedyś do Pana Jezusa przyszli uczeni w piśmie i powiedzieli: Panie, które przykazanie jest największe? Jezus odpowiedział im, mówiąc: słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Przeto będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Czy to nie jest fanatyzm? Pierwszych chrześcijan nazywano fanatykami. W Dziejach Apostolskich możemy o tym przeczytać. Czy to nie jest fanatyzm? Całym sercem miłować Boga, czyli swoimi emocjami, tym, co czuję, wszystkim miłować Boga? Całym swoim umysłem, czyli moje myśli mają być skoncentrowane wokół Boga, skupione na tym, aby Go miłować? Całą duszą, czyli tą sferą duchową, całą mocą, czyli w tym fizycznym aspekcie również mam miłować Boga? Czy to nie jest fanatyzm? Może to jest przenośnia? Nie, to jest przenośnia. To nie chodzi o to, żeby całym sercem miłować Boga, całą duszą, całym umysłem, całą mocą. To troszkę tylko. Kochani, niech Pan Jezus będzie pochwalony w moim i w Twoim życiu. Niech On będzie pierwszy. Niech całe nasze życie, całe nasze wnętrze, jestestwo, że tak powiem, miłuje naszego Pana, naszego Boga, bo On zmiłował się nad nami. On posłał Jezusa Chrystusa, aby Ten przyszedł na ten świat, oddał swoje życie, abyśmy mieli życie wieczne. I On to uczynił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w moim i w Twoim życiu. Chciałbym przeczytać fragment, który zapisany jest w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Od 1 wiersza do 16. A więc Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 1 do 16 wiersza. Przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem, jakże to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węgrza na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To było wiele lat temu, bardzo dawno temu, prawie 58 lat wstecz. Urodził się mój brat, starszy, a okoliczności jego narodzin były takie. Kiedy miała miejsce akcja porodowa, czy też kiedy się rodził, może już te pierwsze minuty po porodzie, a urodził się w domu, nie w szpitalu, nie na porodówce, w domu, tak kiedyś bywało. Przyszła akuszerka, ta położna, która pomogła przy porodzie odebrać poród. Zdarzyło się, że akurat w tym momencie koło naszego domu, akurat nasz dom jest blisko takiej wiejskiej drogi, a więc w tym momencie, kiedy mój brat przyszedł na świat, przechodził koło naszego domu kondukt żałobny. Takie dziwne, ale jednocześnie wymowne wydarzenie. Poród i pogrzeb. Śmierć i życie. Jakby skrzyżowały swoje drogi w tym czasie i w tym miejscu. Musnęły się, dotknęły się ten poród i ten pogrzeb. Dwa wydarzenia w życiu człowieka. Dwa niezmienne wydarzenia w życiu człowieka. I między porodem a pogrzebem jest ta przestrzeń, która się nazywa życie. To jest to nasze życie. Między porodem a pogrzebem jest ten czas dany nam od Boga. I Słowo Boże mówi, że życie ludzkie jest lat 70, a jak sił mu starczy 80, z łaski coś więcej. Ale to jest ten okres, to jest to życie. I w tym życiu my, ludzie, podejmujemy często bardzo ważne decyzje. Dokonujemy bardzo ważnych wyborów. Dzisiaj też dokonujemy wyborów, ale nie o tych wyborach dzisiaj chcę mówić. Natomiast w życiu, w tym okresie naszego życia dokonujemy wielu bardzo ważnych, istotnych wyborów. Podejmujemy ważne decyzje. Dziecko, które już dorosło, dojrzało do pewnego wieku, podejmuje decyzję o tym, jaką szkołę wybrać, a później podejmuje jakąś tam decyzję o tym, aby do jakiejś pracy pójść, albo partnera życiowego znaleźć, oczywiście partnera w małżeństwie, bo jesteśmy chrześcijanami, tutaj nie ma jakichś, to jest jasne. Więc tego życiowego partnera to jest chyba jedna z takich najważniejszych, a może najważniejsza decyzja w życiu. Później wybór na przykład miejsca zamieszkania. Często ludzie gdzieś tam się wyprowadzają do innych krajów, jak to się mówi. To jest poważna decyzja, poważny wybór, podjęcie bardzo poważnej decyzji. Ale w tym czasie między porodem
I pogrzebem jest ten czas dany każdemu człowiekowi, aby podjął jeszcze jedną ważną decyzję. Albo jej nie podjął, bo właściwie niepodjęcie decyzji również jest decyzją. Jest poród, życie, śmierć i później wieczność. I ta wieczność może być dobra, może być zła. I to właśnie zależy od tego, jaką decyzję podejmiemy tutaj w tym życiu, w ciągu tych ilość tam 70 czy 80 lat. Ta decyzja skutkuje na całą wieczność. Czy wybieramy Jezusa? I to jest jednoznaczne z wyborem życia wiecznego. Czy nie wybieramy Jezusa? Bo niewybranie Jezusa wiąże się też z wiecznością, ale z tą z dala od oblicza Bożego. I oto był człowiek, Nikodem. Słowo Boże mówi, że był już stary. Przynajmniej tak on o sobie mówił. A więc był to człowiek w podeszłym wieku. Człowiek, który był faryzeuszem, jak tutaj czytamy, należał do stronnictwa faryzeuszów, był dostojnikiem żydowskim. To stronnictwo faryzeuszów gdzieś tam powstało podobno w 150-160 roku przed naszą erą. I to ono skupiało w swoich szeregach ludzi, którzy naprawdę chcieli się podobać Bogu, którzy chcieli wypełniać przykazania Boże, którzy chcieli pilnować, stać na straży tej moralności narodu. Ale z czasem to pragnienie stania na straży moralności narodu przekształciło się w coś takiego, co piętnował Pan Jezus. Bo to dla nich religia stała się ważniejsza niż człowiek. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy natknąć się na takie sytuacje, kiedy na przykład Pan Jezus uzdrowił w szabat człowieka chorego. I ci faryzeusze uczeni w piśmie byli zbulwersowani tym, jak on może w szabat, w ten dzień poświęcony Bogu, takie rzeczy robić. Więc religia stała się dla nich ważniejsza. Kiedy słyszymy słowo faryzeusz, ono się nam źle kojarzy, prawda? Mamy od razu na myśli kogoś, kto jest obłudnikiem, czyli robi co innego i mówi co innego. I Pan Jezus wielokrotnie tą postawę piętnował, kiedy czytamy Boże Słowo. Ale Nikodem był inny. Nikodem naprawdę kochał Boga. Nikodem naprawdę chciał się Bogu podobać. A ponieważ chciał się Bogu podobać, widział, że to, w czym był, że te wszystkie przepisy, zakazy, nakazy, formy, zwyczaje, obrzędy, to nie sprawiało tej satysfakcji w jego życiu. To nie przybliżało go do Boga. To nie powodowało zmiany w jego życiu. Bo religia tak naprawdę oddziałuje nas od zewnątrz na nasze życie. Religia nie pozwala poznać Boga. Religia owszem daje wiedzę o Bogu, ale nie poznaje go, nie pozwala nam go poznać. To tak jak mógłbym przeczytać książkę, jakąś biografię, powiedzmy o naszym prezydencie obecnym, panu Komorowskim. I dowiedziałbym się z tej książki, kiedy się urodził, jakie ma wykształcenie, jakie ma hobby, czy umie gotować, czy nie umie. Ale czy mógłbym powiedzieć, że go znam? Nie, nie. Miałbym wiedzę o nim. Ale poznałbym go dopiero wtedy, kiedy wypiłbym z nim kawę, kiedy razem z nim bym popracował, kiedy razem z nim pojechałbym na wczasy, kiedy z nim po prostu bym był. Wtedy bym go poznał. Religia nie daje takiej możliwości. Taką możliwość daje relacja. A więc czy masz relację z Bogiem? Kiedyś pewna osoba zapytała mnie, słuchaj, jak tam twoja relacja z Bogiem? No, byłem ostatnio w kościele. Nie, nie, ja nie pytam, czy byłeś w kościele, tylko jaka jest twoja relacja z Bogiem?
To nie jest to samo, to jest coś innego, prawda? Czy masz relację z Bogiem? Czy jesteś tylko religijny? Czy jesteśmy tylko religijnymi ludźmi? Czy mamy relację z Bogiem? Taką autentyczną? Tylko relacja może spowodować zmianę w moim życiu. Bóg jest tak naprawdę tematem tabu. Czy ludzie rozmawiają o Bogu? Nawet kiedy wyjdą z kościoła, to nie rozmawiają o Bogu. Bóg jest tematem tabu. Czy może i nam się to zdarza? Bo Słowo Boże mówi, że co jest w sercu, to wypowiedzą usta. A więc czy jest naprawdę ta relacja nasza z Bogiem taka dobra? Czy tylko chodzimy do kościoła? Ludzie nie rozmawiają o Bogu. To nie jest tak, że ludzie wychodzą z kościoła i mówią, wiesz, ale mnie dotknęło to Boże Słowo, które dzisiaj było zwiastowane. Tak odczuwałem, że Duch Święty działa na moje życie. Muszę coś zmienić, muszę się do tego Słowa dostosować, muszę zgłębić to, muszę całą swoją myślą, całą swoją mocą, swoim sercem dołożyć starania, by zgłębić wolę Bożą, aby poznać, aby doznać, aby otrzymać, aby przeżyć, poczuć. Ale tak nie jest. Bo często wiąże się to z tym, że ludzie nie znają Boga. Nie mają z Nim relacji. A więc Bóg jest tematem tabu. I oto Nikodem miał w swoim sercu taką pustkę. On w jakiś sposób chciał mieć relację z Bogiem, ale te formy, które oddziaływały, które wywierały presję na jego życie, nie pozwalały mu na to. On widział, że chciał być doskonały, chciał się przypodobać Bogu, chciał te wszystkie przykazania wypełnić, ale to powodowało jeszcze większą frustrację, dlatego że on nie dawał rady. Nie był w stanie wypełnić wszystkiego od A do Z. Zrozumiał, że niemożliwe jest sprostać tym wszystkim wymaganiom. I moi drodzy, właśnie przykazania Boże między innymi były dane po to, aby człowiek to zrozumiał, że nie jest w stanie za pomocą dobrych uczynków być zbawionym, osiągnąć zbawienie. Boże Słowo mówi, że wszyscy równo zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z łaski. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. I Nikodem żył w tej religii. On tego doświadczał, ale on nie był w stanie wyjść poza to. Była pustka w jego sercu, czegoś mu brakowało i oto pojawił się Jezus. Jezus, który uzdrawiał, który czynił cuda, który dotykał trędowatych, nieczystych, który rozmawiał z prostytutkami, to tak pięknie, w takim archaicznym języku brzmi nierządnica, ale współcześnie to chodzi o prostytutkę. Więc Jezus rozmawiał z nimi, jadł z celnikami, spożywał z nimi posiłek, z tymi poborcami podatkowymi, z tymi znienawidzonymi przez naród ludźmi na usługach, kolaborantami na usługach Rzymu. On z nimi jadł. Ludzie go kochali, lgnęli do niego. Bo on nie mówił jak uczeni w piśmie, ale jak ten, który ma moc. On był nazywany przyjacielem celników i grzeszników. A więc cały ten światek, ta śmietanka lgnęła do niego. Bo on ich nie potępiał. On z nimi miał relacje. I Nikodem zapragnął z Jezusem porozmawiać. Bo zobaczył, że ten człowiek, Jezus, jest naprawdę posłanym od Boga. A więc postanowił do Niego przyjść. I przyszedł do Niego w nocy, tak jak mówi tutaj ten zapis. Przyszedł do Niego w nocy ten dostojnik żydowski, faryzeusz, szanowany, wielce człowiek, dobry, sprawiedliwy, nie jak inni faryzeusze, jego koledzy, ale
porządny, uczciwy obywatel, jeszcze znamienity, bo to dostojnik był, a więc on, jako ten człowiek znany w okolicy, szanowany, postanowił przyjść do Jezusa w nocy, aby nikt go nie widział, aby nikt go nie wytykał palcami. Przyszedł do Jezusa i on przyszedł z pewnym pragnieniem. On przyszedł do Jezusa z pytaniem, które było w jego sercu, które było w jego wnętrzu. I on przyszedł i tak zaczął: da rabbi, rabbi to znaczy nauczyciel, rabbi, wiemy, że ty jesteś od Boga, bo nikt inny nie mógłby takich cudów czynić jak ty, jak ten, z którym jest Bóg. Gdyby Bóg nie był z nim, nie mógłby takich cudów czynić. Ty jesteś od Boga, my to wiemy. On tak zaczął oficjalnie, ale to właściwie nie powinien powiedzieć: my to wiemy, ja to wiem. On tak chciał zagaić, tak przyszedł niby w imieniu wszystkich, ale jego koledzy nie wierzyli w to. To tylko on w to wierzył. On był tego świadomy, że Jezus jest kimś wyjątkowym, że jest posłanym od Boga. Ale Pan Jezus, ponieważ Słowo Boże mówi o Panu Jezusie, jest takie świadectwo, że nie potrzebował niczyjego świadectwa, to jest w ostatnim wersecie drugiego rozdziału, nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. I takim jest nasz Pan Jezus Chrystus. On wie dokładnie, co się w człowieku kryje. W każdym z nas, nawet tutaj na tym miejscu. On wie, co dokładnie w tym momencie myślisz, a nawet czy w ogóle jesteś tu obecny, bo może fizycznie tak, ale w myślach możesz być daleko. Jezus znał jego pytanie i on mu odpowiedział na to niezadane pytanie. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Trzykrotnie w tym fragmencie jest użyte to sformułowanie, ta uroczysta forma. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Kiedy Jezus to mówi, to zawsze te następne słowa mają fundamentalne znaczenie. A więc Pan Jezus odpowiedział Nikodemowi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś powtórnie nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nawet nie tylko, że wejść, ale nawet ujrzeć. Jeśli się ktoś powtórnie nie narodzi. I wtedy Nikodem mówi: no ale jak to jest możliwe, będąc starcem? Trzeba wejść z powrotem do łona matki i urodzić się? Jak to jest możliwe? Taka zmiana, będąc starcem. Może Nikodem pomyślał sobie: to jest coś niemożliwego. I Pan Jezus próbuje mu to wytłumaczyć. Właściwie odpowiada na pierwsze pytanie i kiedy mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto się nie narodzi powtórnie, na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, to wtedy Jezus mówi mu: Nikodemie, potrzebna jest zmiana. Całkowita zmiana twojego myślenia. Całkowita zmiana. Taka zmiana jak poród. Totalna, o 180 stopni. Totalna, potężna, dramatyczna zmiana. Wiecie, dziecko, które jest w łonie matki, ono jest tam bezpieczne, tam jest cicho, ciemno, ciepło. I nagle wydostaje się na ten świat. Blask, przestrzeń. Zupełnie inna rzeczywistość, całkowicie nieznana mu do tej pory. Dobrze, że tego nie pamiętamy. To znaczy tego przejścia, prawda? Byłoby bardzo traumatyczne przeżycie. Ale kochani, taka zmiana musi nastąpić w tobie, Nikodemie. Nikodem, stary już człowiek, mówi, może nie mówi, ale pomyślał sobie, ale stary, drzew się nie przesadza. Taki się urodziłem, taki pozostanę. Ale on tak nie powiedział, bo Nikodem miał potrzebę Boga w swoim sercu. On przyszedł do Jezusa, mimo wszystko przyszedł do Jezusa. Jezus mówi mu: musi nastąpić zmiana,
przemieńcie się, odnówcie się przez przemienienie czy odnowienie umysłu waszego. Więc musi nastąpić w twoim umyśle zmiana. Musisz się na nowo narodzić. I to musi być tak dalece posunięta zmiana. Musisz odrzucić to wszystko, co wiesz do tej pory. Na mój temat. A ja ci objawię Boga, który jest Ojcem, który jest miłującym Ojcem, który cię kocha. No ale jak to się może stać? Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, żeby człowiek wszedł do łona matki? Nie o tym mówię. Co się narodziło z ciała jest ciałem, to zostawmy. Mówię o duchowym narodzeniu. Musisz się narodzić z ducha, w sposób duchowy. To jest możliwe tylko dla Boga, nie dla ciebie. To Bóg czyni, to Duch Święty czyni. To jest to duchowe, nowe narodzenie. Ono jest niewidzialne. Jego nie widać. Tak jak wiatr, który szumi, który wieje, ale słychać szum. Widać ten skutek. Gałęzie się ruszają. To jest tak jak ten przysłowiowy prąd. Nie widać go, ale widać skutki jego działania. Żarówki świecą. Ale on jest niewidzialny. To się dzieje w sferze ducha. To Duch Święty powoduje tą zmianę. No ale jak to się może stać w moim życiu realne? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Musi być wywyższony Syn Człowieczy w twoim życiu. Musi być pochwalony Jezus Chrystus w twoim życiu. Tak jak Mojżesz, który wywyższył węża na pustyni. To jest taka historia ze Starego Testamentu, kiedy to Mojżesz i naród wybrany wychodził z Egiptu, szedł przez pustynię i tam pojawiły się te jadowite węże, które kąsały Izraelitów i Bóg nakazał, aby Mojżesz postawił takie drzewce, a na nim miedzianego węża i każdy, kto spojrzy na tego miedzianego węża, zostanie uzdrowiony albo zachowany przed tymi ukąszeniami. I to miał być symbol. To był symbol Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w Starym Testamencie, dlatego że w Starym Testamencie jest pełno symboli, pełno typów, wizerunków tego, co w przyszłości miało się wydarzyć, a więc tego, co Pan Jezus dokonał dla naszego zbawienia. I również to był ten symbol Pana Jezusa. I każdy, kto spojrzał na tego miedzianego węża, doznawał uzdrowienia. A to jest dla nas też przenośnia, która mówi o tym, że jeżeli spojrzymy na Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela, doznamy uwolnienia, doznamy uzdrowienia, doznamy nowego życia, radości i pokoju w Panu Jezusie. Musi być wywyższony Syn Człowieczy w twoim życiu. Wtedy to się stanie. W taki sposób, nie inny. Nie jesteś w stanie, Nikodemie, zbawić siebie samego przez dobre uczynki, przez jakieś usiłowania, przez jakieś starania. Boże prawo zostało dane po to, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy grzesznikami. Takie przykazanie, nie kradnij na przykład. Jeżeli ukradniesz cukierka, może nie ty, człowiek, tak ogólnie powiem. Jeżeli człowiek ukradnie cukierka w sklepie spożywczym, a ktoś inny obrabuje kasę pancerną, to który z nich jest złodziejem? No nie, ten, który ukradł cukierka, nie jest złodziejem. Obaj. Takie jest Boże prawo. Nie kradnij. Jak nie kradnij, to nie kradnij. No, z kradzieżą nie mamy problemów. Ale z cudzołóstwem? Też absolutnie żadnych problemów nie mamy. Ale przecież Pan Jezus powiedział, wystarczy, że popatrzysz na kobietę cudzołożnie, a już popełniłeś z nią cudzołóstwo. A kłamstwo? A te wszystkie inne przykazania? Kiedyś pewien człowiek powiedział do mnie, wiesz, ja myślę, że na sądzie będzie tak. Bóg postawi wagę i na tej wadze będą dwie szale, na jednej szali Bóg położy moje dobre uczynki, a na tej drugiej szali położy moje złe uczynki i ta szala z dobrymi uczynkami przeważy tą szalę ze złymi i Bóg powie, jesteś zbawiony. Jeżeli tak myślimy, to obrażamy w ten sposób Boga. Obrażamy Go. Moi drodzy,
Kiedy wybierałem się dzisiaj do kościoła, pewnie wy też, to zwracałem uwagę, czy przypadkiem na mojej koszuli nie ma jakiejś czarnej plamki. Wiecie, że jedna czarna plamka na białej koszuli dyskwalifikuje tę koszulę? Czy tak jest w waszym życiu? Czy założyłbyś, kochane bracie, taką koszulę białą, piękną, z jakąś czarną plamką na kołnierzu? Nie. Nie. No przecież 99,9% tej koszuli jest czyściutka, lśniąca, biała. Ta jedna plamka? Ten jeden mały cukiereczek? Albo biała koszula, cała jest biała na przykład, ale jeden rękaw jest brudny. No ale 3/4 jest białe, więc w czym rzecz? Przecież na tej szali jest 3/4 mojego życia dobrego, uczciwego, porządnego. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, chodziłem do kościoła. To jest te 3/4, a ta 1/4 to przecież, Boże, nie bądź drobiazgowy. Obrażamy w ten sposób Boga. Ja bym nie założył koszuli z czarną plamką, a żądam od Boga, aby On usankcjonował, czy w jakiś sposób pobłażliwie popatrzył na to może moje bagienko, w którym się taplam? Czy to o to chodzi? Jeżeli chcemy zbawienia z własnych uczynków, to jesteśmy tak jak ten Syzyf. Pamiętacie? Syzyfa z mitologii. On robił coś takiego. Wtaczał kulę na szczyt góry, i kiedy już był metr przed szczytem, ta kula mu spadała z powrotem. I wszystko, cały proces rozpoczynał się od nowa. Tak wygląda usiłowanie zbawienia z uczynków. Już jest tak fajnie. Już mi się tak udaje. Jeszcze tylko metr. I tu się rozwłaściłem na swoją żonę. I już koniec. Znowu wszystko od początku. Znowu ta kula spadła. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg do tego stopnia umiłował ciebie i mnie, że złożył w ofierze swojego Syna Jezusa Chrystusa, który wtoczył ten kamień na górę, który nigdy nie ukradł, nigdy nie przeklął, nigdy nie zrobił żadnej złej rzeczy. Był idealny, niewinny, doskonały człowiek. List do Hebrajczyków mówi, że był podobny do nas we wszystkim. Dlatego może nas najlepiej zrozumieć. Może zrozumieć najlepiej nasze rozterki, nasze problemy, nasze dylematy, pytania. Jezus, bo był do nas we wszystkim podobny, za wyjątkiem grzechu. I właśnie dlatego, że On wypełnił to prawo. Dlatego, że sprostał wymaganiom doskonałego Bożego prawa. Dlatego mógł się stać tą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Dlatego mógł być tym barankiem bez skazy, który został złożony w ofierze. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg jest Bogiem, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I to powoduje przerażenie często w naszym życiu. Ale tak nie powinno być. Dlatego, że Bóg już ukarał Jezusa Chrystusa za ciebie i za mnie. Halleluja. Jesteśmy pod łaską, nie pod zakonem. Bóg tak. Za dobre wynagradza, za złe karze. A więc On ukarał Jezusa Chrystusa za moje zło, za te wszystkie czarne plamki, cukiereczki skradzione w sklepie i tak dalej, złe myśli. Za to wszystko Jezus umarł na krzyżu na Golgocie. On wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości i On został ukarany przez Boga. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy masz pewność zbawienia? Kochane bracie i siostro, przyjacielu, czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, że będziesz w niebie razem z Jezusem? Tego nie można być pewnym. Nikt stamtąd nie przyszedł. Przyszedł, bo nikt do nieba nie wstąpił oprócz tego, który z nieba wstąpił, Jezusa. I On nam to objawił. On przyszedł, On umarł za nasze grzechy i dzięki temu jesteśmy zbawieni nie z uczynków, bo na to nie ma szans, ale z łaski, z łaski, z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Gdybyśmy byli zbawiani z uczynków, wtedy moglibyśmy się chlubić wieloma rzeczami, wieloma wspaniałymi uczynkami, zasługami,
Ale jakimi zasługami? Tym te 3/4 czystej koszuli, a reszta brudna? A może 90% koszuli białej, a tylko plamka? Tym chcielibyśmy się chlubić? Słowo Boże mówi, że nasze uczynki są jak szata splugawiona. Jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. I ta łaska to jest ten Boży czynnik. To, co Bóg objawił każdemu dla nas w Jezusie Chrystusie, okazał dla nas w Jezusie Chrystusie, Boża łaska. A my? I ta łaska ma, że tak powiem, kosmiczny zasięg. Jezus umarł za wszystkich ludzi, ale nie wszyscy będą zbawieni. Bo Słowo Boże mówi, że kto uwierzy, będzie zbawiony. Łaską jesteście zbawieni, list do Efezjan. A to się dzieje nie z uczynków, ale przez wiarę. A więc Jezus mówi do Nikodema, słuchaj, musi nastąpić zmiana. Ja okazałem łaskę, a więc jest możliwe zbawienie. Dla ciebie wydaje się to niemożliwe, wejść do łona matki. To jest niemożliwe, zbawić siebie z uczynków, zrobić coś, dokonać czegoś. Nie, to jest niemożliwe, ale dla Boga jest wszystko możliwe. Bóg to uczynił, Bóg okazał swoją łaskę przez Ducha Świętego, a ty? A w jaki sposób to się dzieje? W jaki sposób to mam zrobić? Jak być uczestnikiem tego zbawienia? Uwierz, musisz wywyższyć Syna Człowieczego w swoim życiu. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. Musisz mieć pewność zbawienia, dlatego że Jezus zapłacił zbyt wysoką cenę, abyś tej pewności zbawienia nie posiadał. On umiłował świat, a więc ciebie i mnie, do tego stopnia, że poświęcił swojego Syna, skazał Go na śmierć. Co za okrucieństwo! Jak Bóg mógł tak postąpić? Jak można było swoje własne dziecko zabić, pozwolić na to, żeby było ukrzyżowane, żeby było męczone? Jak Bóg mógł coś takiego zrobić? Spotkałem się z czymś takim, z taką opinią, ale pozwólcie, że spróbuję to zobrazować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że miasto Cieszyn jest otoczone przez wrogą armię. Ten pierścień jest tak już ciasny, nawet mysz się nie prześliźnie, nie ma szans na to, żeby się wydostać, nie ma szans na to, żeby nadeszła pomoc, nie ma szans. I oto wódz tej wrogiej armii wzywa burmistrza miasta na rozmowę i mówi mu, słuchaj, wszyscy zginiecie. Nie zlituje się nad nikim. Wszyscy zginiecie, zostaniecie unicestwieni. Nikt nie przeżyje. 40 tysięcy ludzi, czy tam niecałe 40 tysięcy ludzi. Wszyscy zginiecie. Niemowlęta, małe dzieci, młodzieńcy, starsi, dojrzali ludzie. Wszyscy zginiecie. Nikogo nie oszczędzę. Chyba że dacie mi jedno dziecko. W zamian. Jeżeli dacie mi syna, jedno dziecko, to zgładzę to dziecko, a was wszystkich wypuszczę wolno. A tym dzieckiem musi być syn Andrzeja. Albo syn Michała Kądziołki. Albo syn Leszka. Jedno dziecko. Możecie się dogadać. Dacie mi jedno dziecko. To dziecko zginie. A wy będziecie wolni. Kochani, powiem wam, nie byłbym na to gotowy. Aż tak bardzo ludzi nie kocham. Ale Jezus nie upierał się, aby być na równi z Bogiem. List do Filipian. Ale ogłosił samego siebie i stał się sługą, posłusznym, aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg nad wszystko go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Jezus poszedł na krzyż. Ten syn ojca, to dziecko poszło po to na krzyż, abyśmy byli wolni, abyśmy mieli życie. Wyobraźcie sobie, jeden człowiek ginie za wszystkich, a później ci wszyscy ludzie przychodzą i mówią, jakże jesteśmy ci wdzięczni, że poświęciłeś swojego syna. Dzięki temu my możemy żyć, nasze dzieci możemy żyć, to miasto może istnieć, następne pokolenia mogą żyć, nasze dzieci, wnuki. Nie wiem, pomnik ci postawimy. Nie wiem, jak my ci się odwdzięczymy. Nie jesteśmy w stanie ci się odwdzięczyć. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Łaski bez. Czasem ludzie mówią, to, co jest za darmo, to jest nic nie warte. Czy to jest za darmo? To jest za darmo dla ciebie i dla mnie. Ale za to ktoś zapłacił najwyższą cenę. List Piotra mówi, Piotra apostoła, tak, tego Piotra, który chodził z Panem Jezusem, to jest, napisał list, dwa listy. I pisze, że nie zostaliśmy wykupieni znikomymi rzeczami, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. A więc Jezus zapłacił za ciebie i za mnie najwyższą cenę. To nie jest za darmo, to jest dla mnie za darmo, dla ciebie za darmo. Ale to już jest zapłacone, bo Bóg tak bardzo ciebie umiłował do tego stopnia, że poświęcił swojego Syna, abym ja mógł żyć, abyś ty mógł żyć, aby moje dzieci mogły żyć, abyśmy nie poszli na wieczne potępienie. Halleluja! Zaproś Jezusa do swojego serca. Jak On będzie pochwalony w twoim życiu. Jak On będzie wywyższony w twoim życiu. Jak On będzie tym numerem jeden. Całą miłość twojego serca, duszy, mocy, myśli skieruj na Niego. Bo On jest godzien tej miłości. Bo On dał nam zbawienie za darmo. Nie jesteśmy w stanie się za to odpłacić. On to uczynił. On nas zbawił. Musi jednak nastąpić zmiana. Zmiana w moim myśleniu. Muszę zrozumieć, że to, co mogę mieć, nie mogę na to zasłużyć, bo to Bóg uczynił. Muszę zrozumieć, że przyjąć to mogę tylko i wyłącznie wiarą i okazać wdzięczność Jezusowi Chrystusowi za to. To jest to wszystko, co mogę ze swojej strony zrobić. A relacja, która się wtedy pojawi, uwalnia, bo ona działa od środka, od wewnątrz, nie od zewnątrz. To nie są nakazy, zakazy, formy, ale to jest coś, co emanuje od wewnątrz, od środka. Religia zawsze zniewala. Zawsze powoduje albo wyrzuty sumienia, albo jakieś wysokie mniemanie o sobie. Takie dwie skrajności. Natomiast relacja uwalnia. Relacja uwalnia. A my jesteśmy powołani do wolności. Halleluja. Chwała Panu Jezusowi. Bóg jest wielki. Bóg okazał swoją miłość w Jezusie Chrystusie. Kochani, chciałbym, abyśmy powstali teraz i jeszcze przez krótką chwilę się pomodlili. Jeżeli zespół może tutaj już wyjść też do przodu. Może są w twoim sercu, w twoim życiu również pytania. Może są jakieś dylematy. Może myślisz sobie, jak mogę być zbawionym? Jak mogę nawiązać bliższą relację z Bogiem? Jak mogę Boga doświadczyć w swoim życiu? Jest potrzebna zmiana. Zmiana myślenia, zmiana postrzegania Boga. Może myślisz sobie inaczej. Może myślisz sobie, ta zmiana jest niemożliwa. Jesteś w danej sytuacji, w takim miejscu, w swoim życiu. W takich okolicznościach, że myślisz sobie, że zmiana jest niemożliwa. Ale Bóg w Jezusie Chrystusie wszystko już uczynił. I On wszystko nam zagwarantował przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie obietnice, ile jest w Jezusie Chrystusie, mają swoje tak, jak mówi drugi list do Koryntian. A więc wszystko już zostało nam dane, zapłacone. Możemy z tego korzystać.
Ale tylko przez wiarę się to dzieje. Przez wiarę możemy to otrzymać. To już zostało dane. Nie musisz na to zasługiwać. Weź to. Ale musisz przyjść z wiarą do Jezusa. Teraz chciałbym, abyśmy poświęcili trochę czasu na modlitwę, kiedy zespół zagra pieśń, to może te osoby, które po prostu chcą, aby się o nie pomodlić, niech wyjdą tutaj do przodu. Krótką chwilę poświęcimy, aby przyjść przed oblicze Pana, aby zawołać do Boga, aby pomodlić się. Podejdą do Was starsi, włożą ręce. Razem zawołamy, tak jak mówi Boże Słowo, jedni drugich brzemiona noście. Jeżeli chcesz przyjąć dzisiaj Jezusa Chrystusa do swojego serca, jeżeli chcesz rozpocząć z Nim nowe życie, jeżeli chcesz, aby On był pochwalony w Twoim życiu, jeżeli chcesz mieć z Nim relację, nawiązać z Nim relację, wyjdź do przodu. A jeżeli masz jakiś problem, właśnie taka sytuacja jest w Twoim życiu, która wydaje Ci się, że nigdy nie ulegnie zmianie, to wiedz, że Jezus już wszystko uczynił. Przyjdź przez wiarę, a On to zmieni, a On Cię dotknie, a On rozwiąże wszelki problem. A kto przyjdzie do Jezusa, tego On precz nie odrzuci, bo tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja wam dam ukojenie. Halleluja! Wierzysz w to, że Jezus może Ci dać ukojenie, że Jezus może Ci dać uzdrowienie, że Jezus może rozwiązać wszelki problem. Jezus jest żywy, ten krzyż jest pusty, On zmartwychwstał i żyje, halleluja. Więc teraz, kiedy zespół zaśpiewa pieśń, ci wszyscy, którzy z Was potrzebują modlitwy, niech wyjdą tutaj do przodu. Przyjdziemy przed Boże oblicze.